Kielczani ruszą z kontrą, jednak gdzieś tam sędziowie dopatrzyli się przewinienia i będzie kolejna szansa, a no tak, Gwardia już gra w pojedynczym osłabieniu, Kowalski teraz mocno! Wow, wow, naprawdę młody chłopak, ale no powiem kolokwialnie, ma przemówienie w ręku, co pokazał, bardzo precyzyjny rzut po tak zwanym długu, go zatrzymać jednemu zawodnikowi, szczególnie jeżeli ustawił się na skrajnym zawodniku będącym zazwyczaj niższym i mniejszym. Kowalski, znowu bramka. No proszę, jestem zaskoczony, bardzo miło. Do sześciu wciąż. Fernandez, Arku dwukrotnie pomylił się w tym meczu. No i brawo Adam Alchem. Kowalski, czy będzie trzecia taka próba? Jest skuteczny Paweł Kowalski. Może nie było to tak efektowne zagranie, ten rzut, ale co najważniejsze, że efektywne. Oglądamy jeszcze raz. Paweł Kowalski, no, świetnie przed trenem. W pełnym nabiegu, no zawodnik, który no, może nie grzeszy techniką, jeszcze dużo musi, pracy go czeka nad tym elementem, natomiast potrafi wyjść w górę i rzucić i tego oczekuje od niego trener. Mateusz Kornecki gdzieś poczuł, 7 do 6 prowadzi Łomża Wiwe Kielce. Morawski, Działakiewicz, bardzo duży obieg. No i podanie tyłem. Wow, naprawdę. Brawa, no za tą akcję. Paweł Kowalski, 3 rzuty, 3 skuteczne, no ale teraz te podanie asysta za plecami to było coś znakomitego. Wyrasta nam tutaj na bohatera na pewno tych pierwszych minut Paweł Kowalski. Mamy nadzieję, mamy okazję zobaczyć jeszcze raz te podanie za plecami. No ale...